Agnieszka, pierwsze pytanie jest takie, dlaczego wychodzisz w koszuli nocnej na eventy? Bo jestem świadomą siebie, pewną siebie kobietą i uważam, że czasami strój nie ma znaczenia, jeżeli dobrze się czujesz sam ze sobą. A tak serio to 5 minut przed wyjściem dowiedziałam się, że muszę iść na event, ale nawet chciałam iść na ten event, więc nie zdążyłam się pomalować. Założyłam pierwszą lepszą sukienkę, jaką miałam w szafie i dwie zajebiste, przepraszam, zdobycze z szafy mojej mamy, czyli vintage Pradę mojej mamy, która ma 20 lat i kurtkę skórzaną, która ma 30. I myślę, że to była chyba najlepsza stylizacja mojego życia, a naprawdę przysięgam bez bicia. Wymyśliłam ją w 5 minut, po prostu chciałam, dobra, okej, fajnie, wychodzimy. Bałaś się wychodzić bez makijażu na event? Nie. Dopiero teraz jestem w takim momencie, gdzie dojrzałam do tego, że nie wstydzę się siebie bez makijażu, nawet wolę siebie bez makijażu, bo to jestem cała ja, a że skoro lubię siebie, to po co mam siebie zakrywać pod maską? Teraz jesteśmy na evencie, teraz jesteśmy na ważnej gali, więc wiadomo, że powinno się ładnie malować, żeby było elegancko. Poza tym każda stylizacja też czego innego wymaga. A po prostu ja lubię się zmieniać i lubię pokazywać siebie w różnych odsłonach.